Boskie baby na boisko, dziś tam razem walczy przyszło. Płoną serca, płoną dłonie, widzę strach po drugiej stronie. Wspólna praca, ciężki trening, nasze życie to wyzwanie. Wspólna walka, marsz do góry, aby być niepokonane. Boskie baby na boisko, dziś tam razem walczy przyszło. Płoną serca, płoną dłonie, widzę strach po drugiej stronie. Widzisz pasję w naszych oczach, to czas przejść na naszą stronę. Podnieś szalik i krzyk z nami, Polska, biało-czerwone. Polska kontra Polska. Polska mistrzem Polski. Dwa 4-0 prowadzimy z Holenderkami, ale to nie koniec zabawy po przerwie. Piąty set spotkania. Cztery do zera, Polska-Holandia, taki wynik pierwszego z dwóch towarzyskich spotkań rozgrywanych w Bielsku Białej w hali pod Tempowcem. Sporo zmian w naszej reprezentacji, zmienia też trener Kozłowski w reprezentacji Holandii. Zaraz zobaczymy, tutaj chyba utrzymany zostanie ten skład z czwartego seta, dokładnie tak, nie ma ani jednej zmiany. Jak dziewczyny w liczbach wyglądają? No też troszkę zmian, zmieniła nam się skuteczność naszego bloku, tutaj troszeczkę zeszliśmy z tonu, jeden blok punktowy w tym czwartym secie, trzy razy blokowały nas z kolei Holenderki. Natomiast jeżeli chodzi o same liczby, skuteczność w ataku 45-34, a więc tu się wszystko zgadza, no to przyjęcie może mogło być troszkę lepsze, bo tu jesteśmy troszkę poniżej Holenderek. One 42, my 39% tego perfekcyjnego, tylko 17, a więc tu na pewno mamy troszeczkę do wypracowania więcej. Dalej zagrywka bardzo skuteczna, tutaj dwa asy serwisowe i tylko jeden błąd, a więc ratio jest kapitalne. To ostatni set. Dzisiaj przypominamy, jutro jeszcze jedno spotkanie. Joanna Pacak, no, tak jak w klubowym sezonie, bawiła się z rywalkami na bloku w barwach drużyny PKS-u Bostik ZGO Bielsko-Biała. Teraz punktuje dla reprezentacji Polski. Stefano Lavarini. O, proszę bardzo. Zadowolony, uśmiechnięty, to rzadki obrazek. Dobrze ustawiona obrona, trochę za krótko, trochę, teraz by się przydał przerzut chyba, wydaje mi się tutaj, bo skupiły się Holenderki też na tej niewielkiej przestrzeni, tam właśnie w okolicy rozegrania piłki przez Marlenę Kowalewską. No tu Anne Baus w zasadzie była w idealnym miejscu, by zablokować tę piłkę rozgrywaną do Moniki Gałkowskiej, więc faktycznie te przerzucenie przez całe boisko, zmiana i wykorzystanie środkowej, żeby sobie pobiegała, byłoby kluczowe. Skutecznie Holenderki, drugi punkt dla drużyny naszych gości. Troszkę chyba nam chce włączyć na nowo Marlena Kowalewska, Monikę Gałkowską, bo jednak najwięcej piłek w tej poprzedniej partii otrzymywały Natalia Mędrzyk i Julita Piasecka. One obie gdzieś tam w okolicach 50% skuteczności. Trzecią najczęściej atakującą w tym czwartym w secie była dopiero Monika Gałkowska. Jest Szczygłowska w obronie, zdążyła Kowalewska do piłki dobiec Holenderki, no i znowu się nie spotkały, tym razem na środku siatki, gdzieś minęła się z piłką Alinę Timmerman. No i przepraszam Beckhama, bo to ona sobie zdaje sprawę z tego, że to jest jej błąd. Dużo tych piłek jej uciekło dzisiaj, prawda? Jak na tak doświadczoną zawodniczkę, to zdecydowanie za dużo. No to też daje nam odpowiedź, dlaczego nie jest pierwszą rozgrywającą, bo tu faktycznie
jednak troszkę ustępuje. No i brawo, Joanna Pacak. Wcześniej widzieliśmy podobne zagrania przy udziale podstawowych dziś środkowych bloku Kamili Witkowskiej i przede wszystkim Agnieszki Korneluk. No, jeszcze nam potrzeba takiego soczystego ataku od Klaudii Lagierskiej. No tak, tu jeszcze trochę czasu na to jest. Może teraz nie. Nie dała rady Joanna Pacak piłki obronić. No i znów mamy taki fragment gry, gdzie sporo kończy się w pierwszym uderzeniu. A to oznacza, że musi być dobre przyjęcie, później dobry wybór też skrzydła, czy też atakującej zawodniczki. No właśnie, to jest cała Jasper, też pamiętamy ją z poprzedniego sezonu. Po tym bloku spadł but Klaudii Lagierskiej. A mówią, że buty spadają po udanym bloku dopiero, ale też... No dobrze, że Klaudia nie skoczyła w tej sytuacji, bo mogłoby się to źle skończyć. Niesiona piłka od Gwizdona Klaudii Lagierskiej, która próbowała jeszcze przebić ją na drugą stronę siatki. No, Klaudia Alagierska, Szczepaniak, takie dwa nieoczywiste zagrania. Okay. Hi girls, side out and then we keep pushing in service exactly like we did until now. By that we have to recover. Tak, przejście robimy, oczywiście dalej tak jak do tej pory staramy się agresywną zagrywką odrzucić przeciwnika od siatki. No i pamiętajmy o asekuracji, to jest ten element, który dosyć często dzisiaj przypomina trener Stefano Lavarini. Sześć do czterech dla Holenderek. Anne Baus. No, chciałaś, Tomasz. Chciałam, Klaudia, czekałam, ale mam wrażenie, że Klaudia jeszcze nie do końca jest zadowolona z tego tempa. Zresztą już możemy zakwalifikować do tych kategorii dynamicznych. Może jeszcze to trafienie nie było idealne. Dobra zagrywka Gałkowskiej rzeczywiście w polu serwisowym. Monika dziś spisuje się bardzo dobrze. Wyszła piłka w aut, nie było żadnej obcierki. Będą dwa punkty przewagi Holenderek w piątym secie spotkania. No, pokazywał trener Lavarini, że zauważył, że ta piłka dotknęła kogoś w stopę. Ale nie sprawdza. Mary Diasper. Natalia Mędrzyk. No, zdecydowanie pracuje tu sobie na tą rolę pewniaka na boisku, bo przyjęcie się zgadza, w ataku skuteczność też się zgadza, błędów nie popełnia. To jest oczywiście to, co jest bardzo wysoce cenione przez szkoleniowców. Piasecka. No, myślę, że piłka była w boisku tutaj. Oj, tak. Skutecznie Anne Baus. 8 do 6. No to faktycznie, mielibyśmy już koniec akcji. Żadna z naszych dziewcząt tej piłki nie podbiła. Zmieniamy strony, czy nie zmieniamy strony? Nie zmieniamy.
Nie ma zmiany. Zostajemy tutaj. Mecz towarzyski. No jeszcze tu widać, Ola Szczygłowska czuwa nad ustawieniem. Szybciutko poprawiona też Marlena Kowalewska, bo zaczynała gdzieś tutaj na lewej stronie, a powinna być na środku boiska. Monika Gałkowska, 7-8 w piątym secie spotkania. Wydaje się, że Monika czuje się coraz lepiej. Im dalej w to spotkanie, tym lepiej wyglądają te jej ataki. No, dużo szczęścia miały Holenderki teraz, że nie straciły punktu wcześniej. Tracą teraz odważnie, mądrze Piasecka, mimo tego, że znów Holenderki próbowały ustawić potrójny blok do tego ataku. Tak jest, tu pięknie na wysokim bloku obijając dłonie środkowej. Ale jeszcze przerwa. Nowe czas, proszę Państwa, i wyznaliśmy dzięki wspaniałemu. No, to panowie Marink, myślałam, że przez środkowo Timmerman to poszło. Center pip, because in this rotation she can come out also with center pip. Second situation, fine, they use a lot this. Słyszeliśmy, patrzyliśmy na trenera Kozłowskiego, słyszeliśmy przez chwilę trenera Lavariniego. Trener Lavarini zwraca uwagę na tą czystą strefę, która dzisiaj jest mocno absorbująca, absorbowana przez holenderskie rozgrywające. No, brawo, brawo, brawo! Marlena Kowalewska, to jest jej punkt. Przytomność, no i też taka błyskawiczna umiejętność oceny sytuacji, jeżeli chodzi o dokładność przy przebiciu takiej piłki. No gdzieś tak, tam daleko, to taka za zasieki obronne. Nieoceniona błyskotliwość rozgrywającej. Będzie szansa na blok. Druga linia to działa dziś dobrze. Poprawiła Gałkowska. Nie obronią się Holenderki. Znów dobry fragment gry reprezentacji Polski. O, coś czuję, że to się skończy wynikiem 5-0. To byłby fenomenalny początek sezonu reprezentacyjnego naszych dziewcząt. I też powiedzmy, to jest też konsekwencja tego, co dzieje się ostatnio z naszą reprezentacją. Pamiętamy takie lata, gdzie ciężko było znaleźć wartościowego sparring partnera, przeciwnika. Z reguły trafiały się drużyny, no, nie za bardzo i nie za dużo wymagające. Tutaj dziś jest troszeczkę inaczej, patrzymy na ten mecz i na ten jutrzejszy też, na te dwa starcia z Holenderkami. 10 minut do 15 mamy zmianę, pojawiła się Aleksandra Szczygłowska. Dajkema. Znowu Gałkowska i skutecznie. No tu też pięknie rozgrywana wcześniej piłka do Asi Bacak, tam podbicie Holenderek. I miałam wrażenie, że będzie chciała ponowić do środkowej. Marlena Kowalewska dosyć długo, nie informując przeciwnika, gdzie będzie rozgrywać. Troszkę przysnęliśmy tutaj po tej kiwce Marink. Musimy być gotowi, czujni.
skutecznie Piasecka. No, mam wrażenie, że od 20 któregoś maja, kwietnia, kiedy pojawiły się siatkarki na zgrupowaniu, bardzo pracowały nad tym, żeby wypracować sobie taki odruch wysokiego uderzania. I to widać. Podwójne odbicie, jeszcze 13 punkt. 13 do 10 dla reprezentacji Polski. Dowiemy się, skąd jesteście. Jutro też tu jesteśmy. Jeszcze trzeba powycierać dobrze boisko. Żeby nie było żadnych problemów logistycznych na placu gry. Kolejna szansa dla Polek. To jest aut, nie było bloku. No, dopraszają się tam Holenderki weryfikacji. Będzie sprawdzał trener Kozłowski, choć sam kiwa głową, że nie było. No i ma rację. Nie było. Czyli będzie zaraz piłka... Pierwsza piłka dająca możliwość zakończenia tego spotkania, chciałem powiedzieć meczowa, ale to już tam było gdzieś wcześniej. No to teraz wy otwieracie doping i zaczniecie od Polska. Za chwileczkę będziemy mieli decydującą piłkę, może piłki tego piątego dodatkowo rozgrywanego seta w ramach tiebreaka. 4 do 0 Polki prowadzą na tę chwilę, zaraz powinny postawić kropkę nad i. Proszę Państwa, mamy ustawki, wstajemy. 14 do 10, Julita Piasecka. No, uwaga, Szczygłowska. Fałd, Joanna Pacak przestrzeliła teraz. Troszkę za mosta tutaj popracowała nad garstkiem, szukając kierunku do linii bocznej. Ja to nawet odniosłem wrażenie, że nie trafiła czysto w piłkę w tej sytuacji, no ale, ale to nic, bo za chwilę będzie szansa druga. Niewykorzystana. 12-14. Lavarini weźmie przerwę, czy nie? Czy jeszcze poczeka? Poprzestawiał tam w tej swojej układance zawodniczki, uśmiechnął się do Julity Piaseckiej i czekamy na trzecią piłkę dającą możliwość zakończenia tego spotkania. Natalia Mędrzyk też wyblokowana, Dajkema. No i 13 punkt dla Holenderek. Cały czas ta szósta strefa daje nam się we znaki. Tym razem Nowa Marink w bardzo mocnym uderzeniu do tej piątej strefy. Będzie jeszcze przerwa. A bo to już jest taki ostatni gwizdek, żeby zamknąć to spotkanie, nie przedłużając. We can stay there, play as if they want, but we have the middle blocker in defense that is serving a ball that drops here, fix this problem with this ball, eh? Then we can also be ready here. We can use this direction easily. No tak, naprawmy problem związany z przyjęciem zagrywki Timmerman, bo od tego wszystko się zaczyna. Wówczas mamy także możliwość otwarcia wykorzystania zagrania z Julitą Piasecką z drugiej linii. Dobre przyjęcie teraz i koniec. Monika Gałkowska zamyka spotkanie wynikiem 5 do 0 dla reprezentacji Polski. Śmiało możemy zatem powiedzieć, że inauguracja siatkarskiego sezonu reprezentacyjnego
naszych pań wypadła na przysłowiową piątkę. O, ja bym tylko dodała, że duża pewność siebie i spokój bije wielkim, ogromnym blaskiem od naszych siatkarek, które mam wrażenie, no, jeszcze długo, długo nie zejdą z tego topu siatkarskiego, bo jak już się tam dostały, no to teraz będą robiły wszystko, by tam zostać jak najdłużej. Rok pełen wyzwań, rok oczekiwania, rok, który może się zapisać na stałe w historii polskiej siatkówki. Tego byśmy sobie absolutnie życzyli. Na razie towarzyskie granie z Holenderkami w Bielsku Białej. Jutro drugie starcie obu reprezentacji. Zapraszamy serdecznie do Polsatu Sport 1. Tak jak dzisiaj będzie nasze studio przed meczem, za chwilę też będzie studio pomeczowe. Od godziny 17.30 mecz o godzinie 18.30, później siatkarska Liga Narodów. No proszę zobaczyć, to już jest dobra tradycja gdzieś tam. No to co, jedyneczkę dziewczyny pokażą, czy na razie jeszcze nic, czy odliczanki zaczną? Na razie pokazują, że jest siła, jest moc, a te odliczanki zaczną się pewnie przy okazji siatkarskiej Ligi Narodów i już pierwszego turnieju, który rozpocznie się we wtorek w przyszłym tygodniu w tureckiej Antalii. Zatem no, jesteśmy w znakomitych nastrojach, nie może być inaczej. Pięknie Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dziękuję bardzo, Joanna Kaczor-Bednarska. Marek Magiera, ale proszę pozostać z nami, bo nasze pomeczowe studio już za chwilę. Bożena Pieczko, Aleksandra Jagiełło i Joanna Mirek. Serdecznie zapraszamy. Tomek Krochmal porozmawia z naszymi siatkarkami. Z pewnością będzie ciekawie. Dobrego wieczoru. A heart speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. She puts her hand in mine.